Pani marszałek, panie ministrze, Wysoka Izbo. Ja chciałam powiedzieć o zespołach ratownictwa medycznego. To są zespoły, które właściwie ratują życie w najtrudniejszych sytuacjach. Takich zespołów w Polsce mamy prawie 1600. W związku z COVID-em wojewodowie uzupełnili i powołali około 150 dodatkowych zespołów. Kwoty, jakie zarezerwowano właśnie na zespoły ratownictwa medycznego, wzrosły z 720 milionów w 2018 roku do 2 miliardy 700 tysięcy. I to trzeba powiedzieć, 2 miliardy 700 tysięcy w tym roku z budżetu państwa właśnie, to nie jest ze składki, panie pośle, tylko z budżetu państwa. Nie jest to finansowane ze składki zdrowotnej, tylko z budżetu państwa. Państwo też mieliście podatki, tylko mieliście ile na podstawową opiekę zdrowotną? Pani poseł, ale proszę nie rozmawiać z posłami, tylko dziękuję bardzo.